Dziękujemy. Jak dobrze wiecie, albo nie wiecie, Bob Dylan nagrał pierwsze swoje 4 płyty akustycznie, właściwie sam z gitarą. I nagle przyszedł ten wielkopomny moment, kiedy przeszedł na elektryczność. Jest cała wielka afera. Tak jest. On w ogóle oczywiście, może nie... On jak, potem jak napisał Blow in the Wind, a potem napisał jak, no, Times Are Change i te wszystkie inne protestanckie piosenki, o których... ominiemy dzisiaj. No stał się bożyszczem, że tak powiem, ruchu... Nie wiem, ruchu, który walczy o zmiany społeczne. I... no i chodził na... Czasami chodził na te właśnie wiece tam, gdzie protestowali przeciwko różnym rzeczom. Ale on... Jego bunt był dużo większy. On nie chciał się buntować przeciwko jakiejś tam, że kogoś tam pobili, czy coś tam. On musiał... Bunt Boba Dylana jest dużo szerszy niż to. I zrobił to... I któregoś dnia na festiwalu w Newport zrobił rzecz, której nikt się nie spodziewał. I przyszedł z zespołem elektrycznym i zagrał rock'n'rolla. Wrócił właśnie do tego, co chciał robić na początku, do właśnie Elvisa, ponieważ on zawsze tego Elvisa kochał. I zagrali po raz pierwszy elektrycznie na takim bardzo folkowym koncercie, gdzie wszyscy śpiewali właśnie z gitarkami o tym, że pokój i tak dalej. A on przyszedł i zaśpiewał nie tylko elektrycznie, ale przede wszystkim bardzo surrealistycznie. Z The Band? Co? Nie, jeszcze nie z The Band. I został wygwizdany, ludzie byli wściekli, jak wszedł na scenę, zaczęli gwizdać. Tam był słynny Pete Seeger, chciał przeciąć kable w ogóle za pomocą siekiery. I po 15 minutach zeszli ze sceny i Bob był bardzo rozszczęsiony, mimo że tak jest taki pewny siebie człowiek, ale podobno tego samego wieczoru już widać było, jak obciskiwał się z dziewczyną o wyjątkowo wielkich ustach. Także dobrze, doszedł szybko do siebie, zaczął kontynuować ten wątek i zaczął grać bardzo surrealistyczną i w tym sensie, bo to jest ten sam moment, kiedy Beatlesi przyszli 2 lata temu, przyszli. I on jakby... Scena folkowa uważała, że to jest właśnie zrada komercyjna, że on właśnie próbuje być nowym Beatlesami, próbuje grać jak Beatlesi i dla nich to była zdrada. A myślę, że on po prostu uważał, że jest tym, co jest w stanie zrobić coś nowego, więc zamierza to zrobić. I pierwsza pełna elektryczna płyta, nie do końca pełna, ale pełna płyta, gdzie prawie wszystko jest elektryczne, się nazywa Highway 61. I z tej płyty zagramy piosenkę tytułową. Highway 61. Revisited, actually. Czyli nie tytułowo. Tak jest, płyta, piosenka Revisited na końcu, a płyta nie ma bodajże.